Dzień dobry, przyjaciele. Opowiem wam coś niesamowitego. W listopadzie 2019 roku pewien włamywacz w Rochester w stanie Nowy Jork myślał, że znalazł łatwy cel, kiedy próbował włamać się do domu 82-letniej samotnej kobiety. Chciał ją zastraszyć i ukraść pieniądze na narkotyki. Zaczął dobijać się do drzwi, twierdząc, że potrzebuje pomocy. Kobieta wiedziała, że coś jest nie tak i zadzwoniła pod numer alarmowy. W końcu włamywacz wyważył drzwi, a wtedy spotkała go niespodzianka. Został uderzony stołem. Kiedy leżał na podłodze, uderzyła w niego wielka butelka szamponu, a potem miotła. Był szczęśliwy, kiedy przyjechał ambulans i uratował go z rąk Willie Murphy, która była profesjonalną kulturystką. W wieku 82 lat była w stanie podnieść w martwym ciągu ponad 100 kg. Biblia mówi, że Bóg daje siłę słabym. Będziemy mówić o tym w kolejnym wykładzie z serii Apokalipsa Teraz. Dziękuję, pastorze Ross. Jak zawsze, zaraz po naszym wykładzie, pastor Ross znów do mnie dołączy i razem będziemy odpowiadać na wasze pytania, szczególnie na te, które będą związane z dzisiejszym studium lub innymi tematami, które omawialiśmy w poprzednich odcinkach. Powinienem wspomnieć, że oprócz dzisiejszego przed nami jeszcze tylko jeden wykład, w czasie którego będziemy mówić o tym, skąd możemy wiedzieć, że doświadczyliśmy prawdziwego nawrócenia i że jesteśmy gotowi na powrót Jezusa, a także w jaki sposób możemy przygotować innych na Jego powtórne przyjście. Zapraszamy więc, abyście byli wtedy z nami. Nasz dzisiejszy temat jest bardzo ważny i brzmi on Ambasadorowie Króla. Jak zwykle chcemy osadzić to zagadnienie w kontekście Księgi Apokalipsy. Teraz jedynie dotkniemy pewnego fragmentu, ale obiecuję, że później przeanalizujemy go dokładniej. Apokalipsa 7 mówi o 144 tysiącach. Rozdział rozpoczyna się słowami: potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, mających cztery wiatry: północ, południe, wschód, zachód, wydarzenie ogólnoświatowe. Aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Są to wiatry wywołujące zamieszanie i konflikty. I widziałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego i zawołał mówiąc: nie wyrządzajcie szkody ziemi, ani morzu, ani drzewom. Wygląda jednak na to, że wszystkie powstrzymywane dotąd wiatry niedługo zaczną porządnie wiać. Kiedy patrzymy na to, co dzieje się na świecie, uświadamiamy sobie, że coś musi się wydarzyć. Co takiego? Aż opieczętujemy sługi naszego Boga na ich czołach. Nie dajcie się zwieść tej ilustracji. Zamieściłem ją tutaj tylko po to, żeby pomóc wam to sobie wyobrazić. Nie będzie to pieczęć zewnętrzna, ale wewnętrzna. I usłyszałem liczbę opieczętowanych. 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów izraelskich. Panuje pewne zamieszanie w kwestii tego, kim są te 144 tysiące. Kiedy czytamy dalej ten rozdział, dowiadujemy się, że liczba ta obejmuje po 12 tysięcy z 12 plemion. Pominięte zostało pokolenie Dana i Efraima, natomiast pojawia się pokolenie Józefa i Lewiego. To unikalna lista w porównaniu z listą synów Jakuba. Różni się ona od tego, co możemy znaleźć w innych miejscach Biblii. Ludzie zastanawiają się, czy to oznacza, że w ostatnich dniach przed przyjściem Jezusa Pan wzbudzi 12 tysięcy z pokolenia Efraima, Manasesa, Aszera, Zebulona? Wybaczcie, Efraim nie znalazł się na tej liście, ale z plemienia Aszera, Zebulona i Sahara. Czy będą to literalni Izraelici? Być może niektórzy z nich tak. Pamiętajcie jednak, że imiona w Księdze Apokalipsy prawie zawsze mają znaczenie symboliczne. Gdy Apokalipsa wspomina imiona Jezebel, Baalam, Apolion, Egipt i wiele innych, zawsze chodzi o znaczenie symboliczne. Spójrzmy więc na imiona pokoleń, z których pochodzą 144 tysiące w kolejności, w jakiej zostały podane. I zobaczymy, co oznaczają one w języku oryginalnym. Kiedy Rachela i Lea urodziły synów i nadały im imiona, Lea powiedziała: teraz już chwalić będę Pana. Takie jest znaczenie imienia Juda. Ruben oznacza: Pan spojrzał na moje utrapienie. Gad oznacza: na szczęście. Asher to: na moje szczęście. Naftali: dzielnie się zmagałam.
Manases, bo pozwolił mi Bóg zapomnieć. Pamiętajcie, że to wyjątkowa kolejność, która musi mieć jakąś przyczynę. Symeon oznacza Pan naprawdę usłyszał. Lewi przywiąże się do mnie. Issachar, oddał mi Bóg moją zapłatę. Zebulon będzie ze mną mieszkał. Józef, Pan doda jeszcze. Benjamin, syn prawicy. Spójrzmy na tę listę tak, jak została podana w 7 rozdziale Apokalipsy. Ułóżmy znaczenia imion w kolejności, a dostrzeżemy, że opowiadają one historię planu zbawienia. Będę chwalić Pana, ponieważ wejrzał na mnie i obdarzył mnie szczęściem. Jestem szczęśliwy, ponieważ pomógł mi zapomnieć o moich zmaganiach. Bóg mnie usłyszał i przyłączył się do mnie. Użyto tutaj tego samego słowa, które oznacza poślubił. On przygotował mi mieszkanie i uzna mnie za syna swojej prawicy. To jest historia Ewangelii. Jezus uratował i zbawił człowieka, a imiona opowiadają tę historię. Kim więc są 144 tysiące? Czy to realni ludzie? Tak. Zanim Jezus przyszedł po raz pierwszy, wysłał ludzi takich jak Jan Chrzciciel, którzy mieli przygotować drogę. 12 apostołów stanowiło szczególną grupę, która została powołana, aby przygotować lud na Jego pierwsze przyjście. Kiedy Jezus wstąpił do nieba, na początku powiedział do apostołów: nie idźcie do pogan, ale do zgubionych owiec z domu Izraela. Potem posłał ich do pogan, ale przez pierwsze 3,5 roku głosił Ewangelię tylko Żydom. Bóg powołał 12 apostołów, napełnił ich Duchem Świętym, aby wykonali szczególne zadanie. W wyniku ich służby wielki tłum przyjął chrzest w czasie pierwszego przyjścia i wczesnego deszczu. 144 tysiące to 12 razy 12 tysięcy, które mają przygotować świat na powtórne przyjście. Dobrze więc, żebyśmy przestudiowali temat tych ambasadorów, którzy mają przygotować świat, ponieważ to jest życie, które my mamy prowadzić. Spójrzmy na cechy charakterystyczne, o których czytamy w Apokalipsie. Zebrałem je tutaj z dwóch rozdziałów, 7 i 14. Zostali wykupieni z ludzi. Nie ma w nich żadnej winy. Są nieskalani, są pierwocinami, tak jak apostołowie byli pierwszymi, których powołał Jezus. Nie znaleziono w nich kłamstwa. Pamiętacie, co Jezus powiedział do Natanaela? Oto prawdziwie Izraelita, w którym nie ma zdrady. Podążają za barankiem, dokądkolwiek idzie. To samo można powiedzieć o apostołach. Tam, gdzie był Jezus, zawsze otaczało go 12 apostołów. 144 tysiące podążają za barankiem, dokądkolwiek idzie. Jeśli chcesz podążać za barankiem w niebie, musisz najpierw podążać za nim tutaj. Powiemy dzisiaj o kilku praktycznych elementach i o tym, co według Biblii oznacza być ambasadorem Chrystusa i prawdziwym biblijnym chrześcijaninem. W tym fragmencie czytamy dalej, że świat nie zostanie dotknięty uciskiem, dopóki słudzy Boga nie zostaną zapieczętowani. Pieczęć Boga to przede wszystkim Duch Święty. Biblia mówi: a nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. List do Efezjan 4. W Efezjan 1 również czytamy o pieczęci Ducha Świętego. W Biblii są przynajmniej trzy miejsca, które mówią, że Duch Święty jest tą wewnętrzną pieczęcią. Jest jednak coś, co stanowi ewidentną pieczęć w naszym codziennym życiu. Biblia mówi w Izajaszu 8. Zawiąż to świadectwo, zapieczętuj naukę w moich uczniach. Zapieczętowane w sercach prawo Boże to nowe przymierze. Czym ono jest? Dam moje prawo do ich serc. Tak więc prawo jest w sercu. Jednak w tym prawie jest jedno przykazanie, które zawiera słowo święty. Jedno przykazanie, które zaczyna się od słowa pamiętaj. Jest to najdłuższe z 10 przykazań i dotyczy ono naszego czasu. Jeśli nie masz czasu, to nie masz niczego. Czas to coś, z czego składa się nasze życie. Cytując Benjamina Franklina, okazujemy miłość wobec Boga poprzez czas. To szczególna pieczęć. Boży szabat jest znakiem, iż On jest naszym Zbawicielem i może nas ponownie stworzyć, ponieważ stworzył świat w ciągu 6 dni. W każdy szabat powinniśmy pamiętać, że nie wyewoluowaliśmy, ale zostaliśmy stworzeni na obraz Boga. 144 tysiące to święci, którzy będą ogłaszać prawdę światu. Zanim bardziej zagłębimy się w ten temat, winien jestem wam małe wyjaśnienie. Jeśli nie zaakceptowaliście Jezusa, powinniście teraz zmienić kanał i obejrzeć coś innego. To poselstwo to prawdopodobnie mięso, a nie mleko, i możecie się nim zakrztusić. Jest ono przeznaczone dla ludzi, którzy mówią: kocham Jezusa i chcę wiedzieć, w jaki sposób mogę Go zadowolić.
Pozwalam więc wam zdecydować, czy chcecie zostać z nami. Jeśli jednak nie macie Ducha Bożego, nie poddaliście swojego życia Chrystusowi i nie odczuwacie pragnienia, żeby dowiedzieć się, co sprawia mu przyjemność, może to być poselstwo, które was zdenerwuje albo które niewłaściwie zrozumiecie. Zrobię, co w mojej mocy, żeby przedstawić je w duchu Chrystusa. Jak zwykle udamy się na ulicę, żeby zapytać współobywateli. Będą to ci sami ludzie, którym zadawaliśmy już tak wiele pytań. Co mają do powiedzenia na temat tego, czy Bóg oczekuje, że chrześcijanie będą się wyróżniać? Wielu z nich nosi łańcuszki z krzyżem. Można też poznać, że są chrześcijanami, jeśli właśnie wychodzą z chrześcijańskiego kościoła. Myślę, że noszą chrześcijańską biżuterię, koszulki, robią to, co Jezus by robił. Można rozpoznać chrześcijan w tłumie po tym, jak się zachowują, jaki mają język ciała i jak traktują siebie nawzajem. Nie wydaje mi się, żeby to, jak ubiera się chrześcijanin, miało znaczenie. Bóg nie dba o to, jakie ubranie nosisz. Chrześcijanin powinien zachować skromność i wysoką jakość. Myślę, że wielu ludzi robi rzeczy, których dekalog zabrania robić, takie jak zabijanie, kradzież, nieokazywanie szacunku rodzicom, stawianie innych ludzi ponad Bogiem. On na pewno nie jest z tego zadowolony. Kłamstwo, tatuaże na ciele, zdrada. Generalnie robienie złych rzeczy. Kiedy kłamią, oszukują, kradną, cudzołożą, zabijają. Wszystkie te siedem grzechów. Myślę, że ostatnia osoba próbowała przypomnieć sobie wszystkie 10 przykazań, ale dotarła jedynie do 7, ponieważ noszą chrześcijańską biżuterię albo spotykają się z innymi chrześcijanami. Inni z kolei byli naprawdę blisko prawdy, ponieważ chodzi o to, co jest wewnątrz. Będziemy więc mówić o tym, w jaki sposób chrześcijanin może prowadzić życie poświęcone Bogu i jak bardzo jego życie różni się od życia innych ludzi. Historia, która posłuży nam za podstawę studium, to historia Jana Chrzciciela. Tak samo jak on został powołany, by przygotować świat na pierwsze przyjście Jezusa, przedstawił światu Chrystusa. To jest Baranek Boży. W ostatnich dniach Bóg ma grupę ludzi, którzy przygotowują świat na powtórne przyjście. Kiedy wypowiadał się na temat Jana Chrzciciela, powiedział, że przyszedł on w duchu i mocy Eliasza. Dodał jednak, że pojawi się jeszcze jeden Eliasz. Jeden Eliasz przyszedł, a inny dopiero przyjdzie. Ostatnie proroctwo w Starym Testamencie, Malachiasz 4, mówi: oto poślę wam Eliasza proroka, zanim przyjdzie ten wielki i straszny dzień Pana. Dzieło Eliasza i dzieło 144 tysięcy polega na tym, aby światło i moc Ewangelii rozeszły się w podwójnej mocy pięćdziesiątnicy, by przygotować świat na przyjście Jezusa. Zdecydowana większość nie przyjmie Chrystusa. Ale przed jego powrotem będzie miało miejsce wielkie ożywienie wśród ludzi, którzy stosują chrześcijańskie zasady w swoim życiu. Będziemy mówić o praktycznych elementach związanych z byciem chrześcijaninem. Chciałbym, żebyście patrząc na Jana Chrzciciela i jego życie, zauważyli kilka rzeczy. Chrystus powiedział, że był on największym z proroków. Pytanie pierwsze. Jaki był sekret wypełnionego duchem życia Jana Chrzciciela? Łukasz 3,16. Odpowiedział Jan: ja was chrzczę wodą, lecz idzie silniejszy ode mnie, któremu nie jestem wart rozwiązać rzemykał jego butów. Ten was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Dalej objawia się jedna z cech Jana, który kontynuuje: tamten musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. To była osoba napełniona Duchem Świętym. Jan wierzył, że jego misja polega na wywyższeniu Chrystusa, a nie jego samego. Wielu dzisiejszych proroków próbuje zwrócić całą uwagę na siebie i czerpać z tego korzyści, sprzedając różne rzeczy. Tak przy okazji, to dobra zasada również dla nas. Jeśli będziemy powtarzać to codziennie w modlitwie, wyjdzie nam to na dobre. On musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. Środkowa litera w angielskim słowie oznaczającym grzech, czyli sin, to I, czyli ja. Grzech to samolubstwo. Im wierniej naśladujesz Jezusa, tym bardziej chodzi w tym wszystkim o uwielbienie i wywyższenie Go. Czy Jan Chrzciciel czytał Pismo Święte? Wiemy, że się modlił, ale czy był też prorokiem, który czytał Biblię? Co czytamy na ten temat? Jan 1, 23.
Kiedy zapytano go, kim jesteś, czy jesteś Jeremiaszem albo Mojżeszem, rzekł, ja jestem głosem wołającego. Na pustkowiu wyprostujcie drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz. Poselstwo Jana Chrzciciela brzmiało, wróćcie na prostą drogę, przygotujcie się na przyjście Pana. Jakie pierwsze słowa wypowiedział Jan Chrzciciel, kiedy zaczął swoje nauczanie? Pokutujcie. Jaka była pierwsza rzecz, którą powiedział Jezus, kiedy zaczął służbę? Odtąd zaczął Jezus nauczać i mówić, nawróćcie się, gdyż przybliżyło się Królestwo Niebios. Jan i Jezus wzywali do pokuty. Pokuty za co? Za grzechy. Czym jest grzech? Przestąpieniem prawa. Przejawia się on w naszym życiu na wiele sposobów. Jezus powiedział, po owocach ich poznacie ich. Niektórzy twierdzą, że badanie samego siebie i pytanie, czy moja wiara jest w porządku, to legalizm. Czy poddaliśmy się Bogu? Czy pozwoliliśmy, aby przeszkodziły nam w tym troski tego życia i rzeczy tego świata? Jan był czytelnikiem Biblii, dlatego w rozmowach z uczonymi w Piśmie i faryzeuszami mógł ją cytować. Biblia mówi w Mateuszu 5:8, błogosławieni. Co oznacza to słowo? Szczęśliwi. Błogosławieni czystego serca, bowiem oni będą oglądać Boga. Nowe przymierze mówi o nowym sercu, o czystości serca. W jaki sposób możemy zmienić serce? Z obfitości serca, bowiem mówią usta. Jeśli więc masz problem z tym, co mówisz, oznacza to, że masz problem z tym, co jest w twoim sercu. Musimy więc bardzo uważać na to, co wpuszczamy do naszego serca, ponieważ działa ono jak komputer. To, co do niego wchodzi, również z niego wychodzi. Śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu. Chrześcijanie muszą być ostrożni i filtrować to, co dopuszczają do swoich umysłów i serc. Czy Jan Chrzciciel był gotów świadczyć o Jezusie? Trzy ważne dziedziny chrześcijańskiego życia to modlitwa. Wiemy, że Jan się modlił. Dalej Biblia mówi, że powinniśmy czytać Słowo i pozwolić naszemu światłu świecić. W świątyni, w miejscu świętym, były trzy sprzęty. Świecznik, świadek, niech twoje światło świeci, chleb, Słowo Boże i ołtarz kadzenia, modlitwy. W życiu chrześcijańskim mamy więc te trzy elementy. Jak to było z Janem? Wskazywał na Jezusa. Jan 1:29. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Powinniśmy chętnie wskazywać ludziom na Chrystusa. Jednym ze sposobów czynienia tego jest nasze życie. Czy w życiu Jana było coś wyróżniającego, co świadczyłoby o tym, że naprawdę prowadził życie poświęcone Bogu? Czy proste nauczanie Jana było popularne wśród politycznych i religijnych przywódców? Kiedy prowadzisz chrześcijańskie życie, możesz mieć problemy ze strony państwa i Kościoła. Właśnie to przydarzyło się Janowi. Ale faryzeusze i znawcy prawa wzgardzili Bożym planem wobec siebie, nie będąc ochrzczeni przez Niego. Jan miał wiele odwagi. Wiecie, co powiedział do uczonych w Piśmie i faryzeuszy, gdy przyszli go szpiegować? Wiedział, co się dzieje i powiedział do nich, plemię żmijowe. Plemię żmijowe, któż wam pokazał, jak uciec przed przyszłym gniewem? Mówił, że powinni pokutować. Musicie pokutować za swoje grzechy. Przygotujcie się na pierwsze przyjście Pana. Myślę, że chrześcijanie powinni być odważni. Paweł napisał, że powinniśmy modlić się o odwagę. Efezjan 6:4. Klękali i modlili się o to, żeby Bóg dał im śmiałość, ponieważ byli zastraszani przez przywódców religijnych, a także przez państwo. Zabraniano im mówić o Jezusie, ale oni powiedzieli, nie będziemy cicho, to najważniejsze poselstwo na świecie. Niektórzy chrześcijanie twierdzą, religia to prywatna sprawa, nie zawracajmy tym ludziom głowy, bo to powoduje podziały. Nie mówmy o religii. Diabeł zastraszył świat i ze strachu nie dzielimy się naszą wiarą. Jan się nie bał. Wywoływało to niezadowolenie Kościoła i państwa. Do króla Heroda powiedział, biorąc sobie żonę twojego brata, występujesz przeciwko prawu. To cudzołóstwo. Tak bardzo zaszedł Herodowi za skórę, że został uwięziony i ostatecznie stracony. A tetrarcha Herod, będąc strofowany przez niego, z powodu wszystkich złych spraw, jakie czynił Herod, nie tylko z powodu cudzołóstwa, ale z powodu całego zła, które uczynił, wtrącił Jana do więzienia. O czym powinien myśleć chrześcijanin? Wiemy już, że Jan prowadził życie pełne uczciwości, prostoty i poświęcenia Bogu. Bóg wzywa ludzi. Biblia mówi, że Jan przyszedł w duchu i mocy Eliasza.
Jakub pisze, że Eliasz był człowiekiem poddanym tym samym utrapieniom, jak i my. Obaj byli ludźmi. Czasami myślimy, że byli święci, że byli nad ludźmi. A oni byli takimi samymi ludźmi, jak my, którzy przez wiarę w Chrystusa zwyciężyli i zostali napełnieni mocą Ducha Świętego. Żeby być chrześcijaninem, musisz zacząć myśleć inaczej. Biblia mówi, że musi dojść do odnowienia naszych umysłów. Musimy mieć czyste serca. Filipian 4:8. Myślcie tylko o tym, co jest prawdziwe, co szlachetne, co sprawiedliwe, co czyste, co przyjazne, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Mówiąc prościej, Paweł nakazuje, bądźcie nastawieni pozytywnie, bądźcie święci w waszym myśleniu i komunikacji. Umysły wielu ludzi zawsze ciągną w dół, spotykają się ze sobą nawzajem i są nastawieni negatywnie. Obmawiają innych, rozmawiają o problemach. Też czasami się na tym łapię. Zaczynam narzekać na rząd albo coś innego. Naprawdę łatwo jest popaść w negatywizm. Musimy to przezwyciężyć. Chrześcijanie powinni być ludźmi radosnymi, pozytywnymi. Ewangelia to dobra nowina. Mamy być szczęśliwi. Musimy też uważać, na co patrzymy. Król Dawid powiedział, nie położę przed moje oczy złej rzeczy. 90% tego, co rejestruje twój mózg, przychodzi przez zmysł wzroku. Kiedy Dawid pisał te słowa, ludzie nie mieli tak wielu możliwości jak my dzisiaj. Teraz mamy więcej ekranów. Ja przemawiam, a wy oglądacie mnie na ekranie albo nie widzicie tego, co ja. A ja widzę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ekranów. Obecnie mamy ekrany w naszych telefonach, komputerach, iPadach, telewizorach. Dzisiaj zatrzymałem się, żeby zatankować i wiecie co? Reklama wyskoczyła na dystrybutorze paliwa. Stałem tam i tankowałem i nagle nie wiadomo skąd ktoś zaczął do mnie mówić. Obok mnie nikogo nie było. Gadał do mnie dystrybutor z ekranem i próbował mi coś sprzedać. Jesteśmy otoczeni przez informacje, które bombardują nasze zmysły. Atakuje nas nawał informacji. Nie jesteśmy w stanie tego kontrolować, ponieważ atakują nas one z każdej strony. Jednak jest wiele rzeczy, które możemy kontrolować. Czasami decydujemy się oglądać i słuchać rzeczy, które nie pomagają nam zachować czystości serca. Myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy, którą chrześcijanie mogą zrobić, jeśli chcą prowadzić pobożne życie, jest kontrolowanie tego, czym karmią swoje umysły. Podejmujcie świadome decyzje, aby codziennie czytać o sprawach duchowych. Pierwsza rzecz, jaką robię każdego dnia po obudzeniu się i podgrzaniu wody, to idę do biura i czytam Biblię. Właściwie to słucham, jak ktoś ją czyta, podczas gdy sam śledzę czytany fragment, żeby wynieść z niego jak najwięcej. Potem studiuję Biblię. Kiedy jadę samochodem, słucham kazań. Jestem pastorem, ale jestem jak każdy inny człowiek. Dotykają mnie te same pokusy i problemy, co wszystkich innych. I wiem, że aby utrzymać duchowe zdrowie, muszę otaczać się informacjami duchowymi. W naszym kraju mamy szczęście. Podróżowałem po krajach, w których nie ma chrześcijańskiej telewizji ani chrześcijańskiego radia. Dziękuję naszym przyjaciołom z telewizji 3ABN, którzy nadają ten program. Dzisiaj otrzymałem świadectwo od kogoś, kto oglądał programy tej telewizji i to doprowadziło go do Pana. Istnieją więc dobre chrześcijańskie programy telewizyjne i radiowe. Obecnie, mając telefon i internet, możemy słuchać ich nawet w czasie jazdy samochodem. Powinniśmy karmić nasze dusze dobrymi rzeczami. Otacza nas tyle złych informacji i programów. To wpływa na naszą kulturę i moralność. Wiele lat temu Fundacja Kaisera przeprowadziła badania. Wzięły w nich udział dzieci ze szkół podstawowych. Jedna grupa oglądała program edukacyjny pana Rogersa, a druga pełną przemocy kreskówkę. Potem zebrano je razem w jednym pomieszczeniu. Dzieci z drugiej grupy były skore do bójki, kopały, krzyczały. A było to spowodowane tym, co właśnie oglądały. Wpłynęło to na ich zachowanie. Nastolatki, które grają w pełne przemocy gry wideo, uzależniają się od nich. Istnieją udokumentowane przypadki młodych ludzi,
którzy zabili policjantów, ponieważ ich główną rozrywką było oglądanie programów, w których zabijano policjantów. Uczniowie, którzy spowodowali masakrę w Kalambin. Wszyscy oni byli zafascynowani satanistyczną muzyką mówiącą o morderstwach, zabijaniu i śmierci. Myślimy, że to nie ma na nas wpływu, ale ma. Śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu. Musimy kontrolować, co oglądamy. Nie położę przed moje oczy złej rzeczy. Zanim przejdę dalej, chciałbym coś dodać. Wielu chrześcijan mówi: tak, wiem, oglądam programy telewizyjne, gdzie imię Pana jest wzywane nadaremno i popełniane są cudzołóstwa, typowe opery mydlane. Popełnia się w nich morderstwa, nawet w filmach kowbojskich. Nigdy nie zrobiłbym żadnej z tych rzeczy, ale zapewni mi to rozrywkę. To tak, jakbyście pośrednio grzeszyli, oglądając, jak ktoś inny postępuje w ten sposób. Apostoł Paweł napisał, że Bóg będzie sądził nie tylko tych, którzy robią te rzeczy, ale także tych, którzy pochwalają ludzi, którzy tak czynią. Myślę więc, że powinniśmy zrobić rachunek sumienia i powiedzieć: Panie, czy to pomoże mi stać się takim jak Ty? Czy istnieje związek pomiędzy pełnym Ducha Świętego życiem Jana a jego prostą dietą? Podczas jednego z wykładów na podstawie Księgi Daniela i Apokalipsy mówiliśmy o chrześcijańskich zasadach, które pokazują, że to, co jemy, ma znaczenie. Zależy od tego nasze zdrowie, zarówno fizyczne, jak i duchowe. Czytamy: wina i napoju mocnego nie będzie pił i będzie napełniony Duchem Świętym. W liście do Efezjan czytamy: a nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni Duchem. Kiedy tutaj w Granite Bay lub w Sacramento jedziesz samochodem, widzisz znaki, które mówią: piwo, wino i napoje alkoholowe. Po angielsku spirits, czyli to samo słowo, które oznacza ducha, spirit. Jakiego ducha możesz dostać w sklepie z alkoholami? Na pewno nie tego właściwego. Kiedy pociągniesz z butelki, napełni cię niewłaściwy duch. Wina i napoju mocnego nie będzie pił i będzie napełniony Duchem Świętym. Dlaczego Bóg przejmuje się tym, co jemy i pijemy? Oto poczniesz i urodzisz syna. Są to słowa, które anioł wypowiedział do rodziców Samsona. Oto poczniesz i urodzisz syna, dlatego nie pij wina ani mocnego napoju, ani nie jedz niczego nieczystego, bo dziecko to będzie Nazarejczykiem Bożym od urodzenia aż do dnia swojej śmierci. Jest kilka faktów dotyczących Samsona, które powinniśmy rozważyć. Anioł przyszedł do Manoacha i jego żony. Zawsze zastanawiałem się, jak miała na imię, bo Biblia mówi tylko Manoach i jego żona. Anioł ukazał się najpierw kobiecie. Ona powiedziała o tym mężowi, który się modlił, i anioł przyszedł jeszcze raz. Manoach stwierdził: chcę to usłyszeć na własne uszy. Anioł się zgodził i rozmawiał z obojgiem małżonków. Urodzisz syna, który wyrośnie na silnego mężczyznę. Musisz jednak stosować się do Bożych zasad zdrowia. Twój syn będzie napełniony duchem i będzie posiadał nadnaturalną siłę. Nie jedz nic nieczystego, nie pij niewłaściwych rzeczy. Dbaj o siebie w czasie ciąży, aby ułatwić mu otrzymanie Ducha Świętego. Bardzo czekam na ten dzień w niebie, kiedy będę mógł zobaczyć film pokazujący, jak Samson w pojedynkę zabija 1000 mężczyzn. Zauważcie jednak powiązanie, jakie Bóg tutaj uczynił. Zero alkoholu. Nawiasem mówiąc, wiele przypadków wad wrodzonych i porażeń mózgowych jest spowodowanych przez alkoholizm rodziców. Albo czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga? Nie powinniśmy karmić naszego ciała żadnym nieczystym pokarmem. Mówimy tutaj o rozróżnieniu, jakie Bóg uczynił pomiędzy pokarmami, które są czyste i nieczyste. W świątyni starotestamentowej największą obrazą, jaką można było znieważyć Boga, jeden z greckich królów chciał obrazić Żydów, więc przyprowadził do świątyni świnię i tam ją zabił. Niektórzy ludzie zapominają, że ich ciała są świątynią Ducha Świętego, i spożywają świnie i wszystkie inne padlinożerne zwierzęta. To śmietniki i nie powinniśmy zanieczyszczać nimi świątynię naszego ciała. Wiem, że w niebie będą ludzie, którzy o tym nie wiedzieli. Bóg przymyka oko na naszą niewiedzę. Zastanówcie się nad tym. Czy Bóg przyjdzie po kościół, który nie wypełnia Jego woli, czy po ten, który to robi? Nawet w średniowieczu wielu Bożych ludzi, podobnie jak starożytny Izrael, odeszło od ideału. Czy kiedy Jezus powróci, chciałby mieć ze sobą ludzi, którzy są bliżej ideału? Myślę, że tak. Diabeł mówi: o, twoje standardy są zbyt wysokie, Boże.
A Jezus odpowiada, tylko patrz, w ostatnich dniach On wyleje na ludzi swojego świętego ducha, a oni będą chętni wyprzeć się samego siebie i najpierw szukać Królestwa Bożego. Nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Co Biblia mówi na temat świeckiego zachowania? Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. A nieczystego się nie dotykajcie. To nie jest Stary Testament, ale Nowy. Nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. Służymy świętemu Bogu, który wzywa nas do świętości. Niesamowita rzecz, jeśli chodzi o chrześcijan, jest taka, że Bóg bierze nienawróconą osobę w skażonym świecie, napełnia ją Duchem Świętym i z powrotem wysyła ją na świat, dając jej moce do prowadzenia świętego życia w bezbożnym świecie. Ktoś powiedział, że chrześcijanin jest jak łódź na wodzie. Nie ma nic dziwnego w unoszącej się na wodzie łodzi, ale nie chcemy w niej wody. Jeśli się tam dostanie, łódź zatonie. Jezus powiedział, Bóg chce, aby Jego lud był na świecie. Nie zabieram was z tego świata. Chcę, żebyście byli na świecie, ale nie ze świata. Musimy więc być na świecie jako światło w ciemności, jak sól, która ma właściwości zabezpieczające. Jesteśmy na tym ginącym świecie jak światło i sól. Bóg powiedział do Abrahama, zamierzam zniszczyć Sodomę. Abraham się przeraził, ponieważ tam mieszkał jego bratanek Lot i jego rodzina. Panie, czy jeśli w mieście znajdzie się 50 sprawiedliwych, oszczędzisz je? Bóg odrzekł, tak. Nie wiem, czy znajdzie się tam chociaż 50, a jeśli będzie tam 40 sprawiedliwych, Panie. Tak, oszczędzę miasto. Taka liczba naprawdę może uczynić różnicę. A co, jeśli będzie ich 30, 25, 10? Bóg powiedział, jeśli znajdę tam 10 sprawiedliwych, oszczędzę miasto. Pomyślcie, jaki wpływ mogłoby mieć te 10 osób. Niestety okazało się, że ostał się tylko Lot. Nawet nawrócenie jego córek było wątpliwe. Jego żona się odwróciła. Ale on był sprawiedliwym człowiekiem, gdyż sprawiedliwy ten trapił się nimi dzień w dzień w prawej swojej duszy. Bóg pragnie, abyśmy wpływali na innych. Bądźcie świętymi w tym świecie, wyjdźcie spośród nich i odłączcie się. Kiedyś czytałem o ciekawej postaci historycznej w Syrii. Ten człowiek nazywał się Szymon Słupnik. Poznał chrześcijaństwo i w wieku 16 lat, kiedy zobaczył, jak zły i bezbożny jest świat, zapragnął świętości. W tamtym czasie ascetyczni mnisi zamykali się przed światem i żyli w klasztorach, gdzie próbowali osiągnąć świętość. Szymon też był w takim klasztorze, ale stwierdził, że mnisi nie są zbyt sprawiedliwi. Nie wiem, co go opętało, ale zaczął wspinać się na pozostałe po zrujnowanych budynkach kolumny. Stąd wzięło się określenie słupnik. To chyba greckie lub łacińskie słowo, które oznacza właśnie kolumnę. Wspiął się na jeden z tych słupów i próbował przybliżyć się do Boga. Ludzie postrzegali go jako świętego, przynosili mu jedzenie, a on nauczał ich z tego słupa i w ogóle nie schodził w dół. Ale przez ostatnie 30 lat swojego życia mieszkał na słupie o wysokości ponad 18 metrów. W lecie, w zimie, 24 godziny na dobę przez 30 lat. Modlił się. Ludzie przynosili drabiny. Wchodzili po nich na słup i prosili, żeby się za nich modlił. Zadawali mu pytania, a on cały czas pozostawał na górze. Bóg nie wzywa swojego ludu do życia na słupie. On chce, żebyśmy integrowali się ze społeczeństwem, ale nie chce, żeby to społeczeństwo było w nas. W 1 Jana 2,15 czytamy, nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie pochodzi od Ojca, ale od świata. A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością. Ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki. Bóg chce, żeby ludzie nie tylko słuchali, ale przede wszystkim wykonywali Jego wolę. Dzisiaj w czasie osobistego nabożeństwa na zakończenie szabatu Karen i ja czytaliśmy wspaniały fragment, mówiący o tym, jak wiele osób chwali Boga ustami, ale ich serca są daleko od Niego. Bóg pragnie, aby ludzie czcili Go sercami, a wtedy usta za tym pójdą. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Cytowałem już ten werset.
Rzymian 12:2. Wzywam więc was, bracia, przez litości Boże. To jest werset pierwszy. Ale nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie waszego umysłu. Człowiek myśli w swoim umyśle i sercu, prawda? W jaki sposób możemy zyskać nowy sposób myślenia? Dzięki Duchowi Świętemu. Módl się, miej społeczność z Bogiem. Stajesz się taki, jak osoby, z którymi się spotykasz. To prawo życia. Wiele lat temu Karen i ja po sobotnim nabożeństwie jedliśmy obiad w towarzystwie pewnej rodziny w północnej Kalifornii. Razem z nami przy stole siedział interesujący człowiek. Był bardzo podobny do Elvisa Presleya. Byłem tym zaintrygowany. Po posiłku rozmawialiśmy przez chwilę i podzielił się z nami swoim świadectwem. Ciekawiło mnie to, bo moja mama pisała piosenki dla Elvisa. Powiedział, kiedy byłem młodym chłopakiem, chodziłem na koncerty Elvisa Presleya i widziałem te wszystkie dziewczyny, które wpadały w zachwyt, mdlały, krzyczały, zdejmowały ubrania i wtedy zapragnąłem być Elvisem Presleyem. Zaczął więc chodzić na wszystkie jego koncerty. Obejrzałem wszystkie filmy z Elvisem, ale w tamtym czasie płaciłeś 25 centów i mogłeś oglądać je tyle razy, ile chciałeś. Cały jego pokój był wytapetowany plakatami z Elvisem Presleyem. Dostał gramofon i całymi dniami słuchał jego piosenek. Kupił gitarę, nauczył się na niej grać i śpiewał razem z odtwarzanymi nagraniami. Pomalował włosy na czarno i zaczął przedstawiać się swoim przyjaciołom jako Elvis Presley. Znał wszystkie jego dziwactwa, potrafił mówić tak jak on, nosił się tak jak on. Kiedy Elvis zmarł, był jednym z pierwszych, którzy wcielali się w piosenkarza i zarabiał dużo pieniędzy. Kiedy my go spotkaliśmy, był 50-letnim Elvisem Presleyem i właśnie wrócił z Japonii, gdzie płacono mu 10 tysięcy dolarów za koncert. Powiedział nam jednak, nie wiem, co mam robić. Zdałem sobie sprawę, że nie mogę robić tego wiecznie. Zaczynał tracić swoją charyzmę. Nie wiem, kim naprawdę jestem. Na swój wzór do naśladowania wybrałem kogoś, kto zmarł z powodu narkotyków i teraz czuję tylko pustkę. Tego dnia pojawił się więc w kościele. Był wychowany jako chrześcijanin, ale zwrócił swój wzrok na świat. Wow, studiując Elvisa Presleya, stał się tak jak Elvis Presley. Co by było, gdyby ludzie to samo robili z Jezusem? Jak wspaniały Kościół moglibyśmy mieć? Jeśli otaczamy się Chrystusem, myślimy o Nim i Jego nauczaniu, możemy postawić świat na głowie. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie waszego umysłu, abyście doświadczali. Doświadczanie oznacza, że możesz coś przetestować. Jaka jest wola Boża, dobra, miła i doskonała? Powinniśmy zastanawiać się, Panie, jaka jest Twoja wola? Jak mogę Ci służyć? Jak mogę zmienić swoje życie tak, aby było bardziej podobne do życia Chrystusa? Czy Biblia popiera prostotę ubioru? Jak było w przypadku Jana Chrzciciela? Czytamy, że nosił bardzo prostą odzież. Nie sugeruje, że my mamy ubierać się w skórzany pas i wielbłądzią skórę, ale nie można zaprzeczyć, że Jan Chrzciciel był ekstrawaganckim ewangelistą. Podobnie i kobiety, oczywiście dotyczy to również mężczyzn, aby zdobiły się ubiorem przystojnym. Nie fryzowanymi włosami, albo złotem, albo perłami, albo kosztownymi szatami. Waszą ozdobą niech nie będzie to, co zewnętrzne. Trefienie włosów, nie ma nic złego w zaplataniu włosów. W czasach biblijnych kobiety robiły sobie skomplikowane fryzury, platając we włosy klejnoty i próbując prześcignąć się nawzajem. Były tak bardzo zaabsorbowane modą. Czasami jednak warkocz to bardzo praktyczna fryzura w zależności od tego, co robisz. Trefienie włosów i zdobienie się złotem albo strojne szaty, ale ów skryty, serdeczny człowiek w niezniszczalności łagodnego i spokojnego ducha, który jest cenny w oczach Bożych. Jedno z pytań, które zadaliśmy ludziom na ulicy, brzmiało: skąd wiesz, że ktoś jest chrześcijaninem? Ktoś odpowiedział, po biżuterii, jaką nosi. Widzicie to? Czy Jezus nakazał nam nosić czy nieść krzyż? O wiele łatwiej jest nosić krzyż jako biżuterię, niż nieść go w codziennym życiu. Osobiście uważam, że wyrażenie chrześcijańska biżuteria to oksymoron, ponieważ nie potrafię wyobrazić sobie Chrystusa noszącego biżuterię. Jezus wzywa nas do prostoty i skromności. To, o czym się z wami dzielę, nie jest jakąś wyjątkową nauką Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Tego nauczali wszyscy protestanci. Mówili, że chrześcijańskie kobiety i mężczyźni, większy nacisk kładziono tutaj na kobiety, powinni wyglądać skromnie.
Pomyślcie o tym przez chwilę. Chodzi o ubiór, za pomocą którego nie podkreślasz celowo swojej seksualności i nie powodujesz, że mężczyźni upadają. Oczywiście to działa w obie strony. Jezus podał jednak taki przykład. Każdy patrzący na kobietę pożądliwie już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. Skoro więc mężczyzna grzeszy, patrząc i myśląc o niewłaściwych rzeczach, ponieważ młoda dziewczyna zbytnio akcentuje swoją seksualność, czy umyślne ubieranie się w ten sposób również nie jest grzechem, który prowadzi mężczyzn do upadku? Jeśli zapytacie mężczyznę w cztery oczy i będzie z wami szczery, powie wam, że zachowanie czystości umysłu w dzisiejszym społeczeństwie jest naprawdę trudne, biorąc pod uwagę sposób, w jaki ludzie wokół nas się ubierają i co dzieje się w telewizji. Jezus jasno wskazuje, że chrześcijanie powinni być skromni. Nie chcę zbyt dużo mówić na ten temat, ale nie wydaje mi się, że Bóg chciał, abyśmy robili dziury w naszym ciele. Pozwólcie, że poddam wam coś pod rozwagę. Nasz program to studium Apokalipsy. W tej księdze mamy dwie kobiety. Apokalipsa 12, kobieta ubrana w światło, słońce, księżyc i gwiazdy. Kim ona jest? Kościół. Dobry czy zły kościół? Kościół Boży. Wiemy, że tak jest, ponieważ diabeł chce ją zniszczyć. Apokalipsa 17 opisuje drugą kobietę, która ma na sobie złoto, perły i kosztowne szaty. Została nazwana nierządnicą. Myślicie, że jest ubrana skromnie? Tę, którą widzicie na zdjęciu, przerobiliśmy na tak skromną, jak to możliwe, gdyż potrzebowaliśmy czegoś, na co mogą patrzeć również dzieci. Wątpię jednak, że wyglądała w taki sposób. Nawiasem mówiąc, ta młoda dziewczyna jest dobrą chrześcijanką, a my musieliśmy ją tak ubrać. Kobieta z Apokalipsy 17 siedzi na bestii. Kogo reprezentuje? Fałszywy kościół. Żadna z tych kobiet nigdy nie wypowiedziała nawet słowa. Skąd więc wiemy, kim one są? Patrząc na to, w co są ubrane. Jak powiedziałem, dotyczy to również mężczyzn. Jesteśmy postrzegani przez pryzmat tego, w co się ubieramy. Biblia mówi, niech nie zdobi was złoto, perły i kosztowne szaty. Pamiętam, że kilka lat temu wielu ewangelistów pojawiło się w nagłówkach w związku ze skandalem. Niektórzy z nich zostali przełapani na niemoralnym postępowaniu. Informacje pojawiały się jedna po drugiej przez kilka miesięcy. Teleewangelizm popadł w kryzys. Muszę być ostrożny w tym, co mówię, bo sam jestem teleewangelistą. Problem polegał na tym, że ludzie wysyłali im pieniądze i zaczęli się denerwować, ponieważ niektórych ewangelistów złapano na tym, że rozbijali się Bentleyami, latali prywatnymi odrzutowcami, ubierali się na bogato i ekstrawagancko. Ktoś napisał nawet piosenkę, której słowa brzmią: czy Jezus nosił Rolexa? Była bardzo popularna. Zaczęto drwić z chrześcijaństwa z powodu oczywistej hipokryzji ludzi, którzy twierdzili, że są chrześcijanami, a jednak wcale nie wyglądali tak, jakby naśladowali Jezusa i prowadzili proste życie. Nie mówię, że chrześcijanin ma nosić łachmany. Mam nadzieję, że nie myślicie tak o tym, co ja mam na sobie. Powinniśmy ubierać się z prostotą. Bóg nie chce, żebyśmy nosili łachmany. Chrześcijanie powinni kupować dobre, praktyczne i czyste ubrania. Chodzi o to, żeby swoim ubiorem nie rozpraszać innych ludzi i w ten sposób nie odwracać ich uwagi od tego, kim jesteś. Niektórzy ludzie nie czują się pewnie, jeśli chodzi o ich wygląd. Próbują go poprawić. Mierzą swoją wartość tym, w co się ubierają, jaką noszą biżuterię. To nie czyni nas wartościowymi w oczach Boga. Chodzi o nasze wnętrze. Księga Kapłańska 19:28. Dobrze, że mamy tutaj małą publiczność, bo ludzie mogliby zacząć rzucać we mnie pomidorami. Biblia mówi: nie czyńcie sobie nacięć na ciele po zmarłej osobie i napisów. Tatuaży nie będziecie umieszczać na sobie. Ja jestem Pan. Czy to tylko moje wrażenie, czy ostatnio w naszym świecie zapanowała epidemia tatuowania się? Myślę, że nawet tutaj są osoby, które mają tatuaże. Uważam, że nawet w niebie będzie wiele wytatuowanych osób. Jeśli więc popełniłeś ten błąd, proś Boga o wybaczenie. Twoje ciało jest świątynią. Co byś pomyślał, gdybyś zobaczył, jak na pięknej, marmurowej, białej świątyni stworzonej przez Boga ludzie malują graffiti? Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga. Albo bierzesz młot pneumatyczny i zaczynasz robić w ścianach dziury. Ludzie nie tylko tatuują swoje ciało, ale także je przekłuwają. Gdyby jednak naprawdę istniało takie dziecko, byłoby to niepokojące. Wiecie, dlaczego pokazuję to zdjęcie?
Patrząc na nie, każdy z was powie, że to niewłaściwe. Dlaczego ktoś miałby robić coś takiego małemu dziecku? Przecież to okaleczanie. Jako chrześcijanin narodziłeś się na nowo, więc się nie okaleczaj. Jesteś dzieckiem Boga. Nie znam zbyt wielu rodziców, którzy będą szczęśliwi, gdy dziecko przyjdzie do domu i powie: chcecie zobaczyć mój nowy tatuaż albo nowy kolczyk? Biblia mówi, że prorocy Baala skakali dookoła ołtarza i nacinali swoje ciała aż do krwi. Diabeł naprawdę wierzy w przekłuwanie ciała. Przypomnijcie sobie, co zrobił Jezusowi. Bóg nie chce, żebyśmy okaleczali nasze ciała. Jeśli już to zrobiłeś, bez względu na to, co było, przyjdź do Jezusa taki, jaki jesteś, a On ci wybaczy. Czasami po prostu usuwanie ich nie jest praktyczne. On nie chce, żebyś myślał: co ja zrobiłem? Skalałem swoje ciało. Przyjdź i doświadcz nowonarodzenia. Jeśli nie masz tatuaży, pozostań w tym stanie. Ale Biblia wyraźnie mówi, że nie należy tego robić. Jakiego rodzaju muzyki powinien słuchać prawdziwy chrześcijanin? Nie zostawiam kamienia na kamieniu. Postanowiłem, że uderzę mocno, więc idę dalej. Jakiego rodzaju muzyki powinien słuchać prawdziwy chrześcijanin? Włożył w moje usta nową pieśń, chwałę dla naszego Boga. Muzyka to trudny temat, ponieważ dotyczy subiektywnych odczuć. Istnieją jednak pewne zasady, dzięki którym możemy wytyczyć linię pomiędzy muzyką właściwą i niewłaściwą. Jeśli nie jesteście pewni, trzymajcie się jak najdalej od tej granicy. Pamiętam, że jako młody człowiek chodziłem na koncerty rockowe. Panował tam hałas i harmider, dochodziło do zamieszek, były narkotyki. Wiecie, w wiadomościach nigdy nie usłyszycie. Na koncercie utworów Beethovena wybuchło zamieszanie i ludzie uciekali w popłochu. Nigdy nie słyszałem czegoś takiego. Na koncercie utworów Mozarta doszło do aktów przemocy. Oczywiście to skrajności, nie musi to być Beethoven czy Mozart. Kiedy jednak król Saul był dręczony przez złego ducha, w 1 Samuelowej 16:23 czytamy: a gdy zły duch od Boga zstępował na Saula, Dawid brał harfę i grał swą ręką melodię. Wtedy Saul doznawał ulgi i czuł się lepiej, a zły duch odchodził od niego. Właściwy rodzaj muzyki może odegnać złego ducha, natomiast niewłaściwa muzyka może go przyprowadzić. Wielu chrześcijan słucha tego, co ja nazywam niewłaściwym rodzajem muzyki. Wiem, jestem taki jak każdy inny człowiek. Są pewne rodzaje muzyki, których słucham i które pociągają tę gorszą stronę mojej natury, ale zdaję sobie sprawę, że to wcale nie pomaga mi pod względem duchowym. Nie chodzi tylko o muzykę rockową. Są dobre niechrześcijańskie piosenki. Nie każda piosenka musi być chrześcijańska. Możesz na przykład śpiewać piosenki ludowe. Biblia mówi, że również piosenki miłosne mają swoje miejsce. Jedna z nich znajduje się w Biblii i jest nazywana Pieśnią Salomona. Możesz śpiewać je dla swojej żony czy narzeczonej. Kołysanki, kiedy kładziesz dziecko spać. Jest też pieśń zwycięstwa po wygranej wojnie. Izraelici śpiewali pieśń po przejściu przez Morze Czerwone. Mamy więc różne rodzaje muzyki na różne okazje. Niektóre kościoły mieszają wszystkie te okazje. Czasami wykonują coś, co brzmi jak romantyczna piosenka, a oni kierują ją do Jezusa i śpiewają ją wszyscy razem. Mam wrażenie, że nie wystarczy wstawić słowo Jezus i śpiewać tak, jakby chodziło o twojego chłopaka. To nie brzmi właściwie. Albo śpiewają pieśń wojenną i robią to w kościele. Brzmi to tak, jak wtedy, gdy Jozue spotkał się z Mojżeszem, gdy ten schodził z góry i powiedział: głos bitwy w obozie. Mojżesz zaprzeczył: nie jest to głos zwycięzców ani głos zwyciężonych, ja słyszę odgłos śpiewu. Nabożeństwo uwielbieniowe poszło w złym kierunku, ponieważ oddawali cześć złotemu cielcowi. To właśnie dzieje się w wielu kościołach chrześcijańskich. Czy typowy taniec to dobra rozrywka dla chrześcijanina? Jest pewien dobry rodzaj tańca. Król Dawid tańczył przed Panem. Miriam prowadziła kobiety w tańcu. Zauważcie jednak, że nie tańczyła z mężczyznami. Prowadziła kobiety w tańcu zwycięstwa. Kobiety tańczyły razem, kiedy Dawid i Saul wracali ze zwycięskiej bitwy nad Filistynami. Córka Jeftego wyszła mu naprzeciw, tańcząc, kiedy odniósł zwycięstwo. Pamiętam, jak kiedyś skakałem w górę i w dół i klaskałem dla Pana, kiedy studiowałem 9 rozdział Księgi Daniela i wreszcie zrozumiałem proroctwo o tym, że Jezus przyjdzie znowu. Dawid tańczył przed Panem, kiedy przeniósł
przyniesiono Arkę Przymierza do Jerozolimy. Byliście kiedyś na żydowskim weselu? Przynajmniej na tradycyjnych żydowskich weselach świętuje się we właściwy sposób. Nie mówię o każdym żydowskim weselu. Mężczyźni tańczą z mężczyznami te swoje pomysłowe tańce przed panną młodą i panem młodym. Nie twierdzę więc, że każdy taniec jest zły, ale w dzisiejszym świecie mamy wiele różnego rodzaju tańców. Są one bardzo sugestywne pod względem seksualnym, polegają na kręceniu pewnymi częściami ciała, które nie powinny być wystawiane na widok publiczny. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien i sam chodzić tak, jak on chodził. Zdaję sobie sprawę, że poruszam dzisiaj wiele różnych kwestii. Jeśli kiedykolwiek masz wątpliwości co do tego, jak postąpić, zastanów się, co zrobiłby Jezus. Nie potrafię wyobrazić sobie Jezusa w klubie podskakującego na parkiecie wśród wszystkich tych świateł. Ludzie nieprzyzwoicie ubrani, pijani. Niektórzy mówią, pastorze, robię to, żeby trochę się rozruszać. W takim razie idź do klubu zdrowia. Nauczając nas, abyśmy odrzuciwszy bezbożność i światowe pożądliwości, czasami wiąże się to z wyrzeczeniami. Rozsądnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie. Bóg wzywa nas do świętego życia, przyjaciele. Czy możecie powiedzieć amen? Czy chrześcijanin powinien brać udział w loteriach lub uprawiać hazard? Mówiłem wam, będzie ostro. Bowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, których pragnąc, niektórzy odeszli od wiary i narazili się na wiele boleści. Szokujące jest to, jak wielu ludzi jest uzależnionych od hazardu. Jesteśmy w Kalifornii, nie tak daleko od miasta Reno w Nevadzie. Ale nie musimy już jeździć do Nevady. Wszędzie wokół nas powstają indiańskie kasyna. Doradzałem i pracowałem z chrześcijanami, którzy wpadli w hazard i stracili wszystko. Uzależnili się od tego. Stracili domy, małżeństwa, zdrowie, emeryturę. Wszystko z powodu hazardu. Czy chrześcijanin powinien wspierać cokolwiek, co uzależnia? Wiele osób nawet nie idzie do kasyna. Uprawiają hazard w swoich telefonach i komputerach. I tracą na tym fortunę. W jaki sposób stajemy się bogaci? Uprawiając hazard czy pracując? Biblia mówi o uczciwej pracy. Nakazaliśmy wam, że jeśli ktoś nie chce pracować, niech też nie je. Bóg będzie błogosławił twoją działalność. Kto szybko chce się wzbogacić, nie ujdzie bezkarnie. Idea hazardu polega na szybkim wzbogaceniu się na tym, że ktoś inny straci. Nie wkładasz w to żadnej pracy ani inteligencji. Na jeden z podobnych programów przyszedł pewien mężczyzna. Był odnoszącym sukcesy profesjonalnym hazardzistą. Został skazany, ale już jest na wolności i wykonuje pracę misyjną. To wspaniałe świadectwo. Jaki cel powinien przyświecać dzisiaj ludowi Bożemu? Jaki jest cel naszego życia? Jego przykazania strzeżemy i czynimy to, co mu się podoba. Przyjaciele, wiem, że niektórzy ludzie powiedzą, pastor Doug jest legalistą, ponieważ mówi o konkretach. Kiedy Jezus przedstawił ludziom Boga i pozwalał im poznać, kim jest, potem często przechodził do konkretów. Spotkał kobietę przy studni i powiedział, oferuję ci wodę życia. Odrzekła, pragnę tej wody. Dobrze, dostaniesz ją, tylko przyprowadź swojego męża. O, poczekaj chwilę, zmieńmy temat. Jezus na to, tak, miałaś 5 mężów, a teraz mieszkasz z mężczyzną, który nie jest twoim mężem. Czy Jezus był legalistą? Chciał ją zbawić, ale musiał rozwiązać sprawę grzechu w jej życiu. Prorok Natan przyszedł pewnego dnia do Dawida i powiedział, ty jesteś tym człowiekiem. Czasami musimy być konkretni. Skąd mamy wiedzieć, za co powinniśmy pokutować, jeśli kaznodzieja nie poda nam konkretów? Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo na tym polega całe człowieczeństwo. Ale dzisiaj wyszczególniłem pewne praktyczne sposoby stosowania ich w naszym codziennym życiu we współczesnym świecie. Co będą robili aniołowie w czasie powtórnego przyjścia Jezusa? Jeśli mnie miłujecie, moich przykazań będziecie przestrzegać. To bowiem jest miłość Boża, abyśmy Jego przykazania strzegli, a Jego przykazania nie są ciężkie. Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. Aniołowie zbiorą wszystkich wybranych, a także tych, którzy łamią prawo, i ci drudzy zostaną zniszczeni. Jest moją radością czynić Twoją wolę. Czy wykonywanie woli Bożej to ciężar, czy radość? Czytamy, Jego prawo jest w naszych sercach. Pytanie 15. Dlaczego życiu chrześcijanina stawiane są tak wysokie wymagania? Odpowiedź.
Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Bóg powołał nas do życia w pobożności i świętości. Tutaj mamy kilka wersetów, które chciałbym wam szybko przeczytać. 1 Tesaloniczan 3:13. Aby utwierdzone były wasze serca, nienaganne w świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym, na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. Efezjan 4:24. I wdziali na siebie nowego człowieka, który według Boga stworzony jest w sprawiedliwości i w świątobliwości prawdy. 1 Tesaloniczan 4:7-8. Bo nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Kto więc to odrzuca, nie odrzuca człowieka, ale Boga, który nam też dał swego Ducha Świętego. Hebrajczyków 12:14. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Jest to więc coś, do czego powinniśmy dążyć. Wiele lat temu słyszałem historię o pewnym kawalerze, który mieszkał sam w bardzo zaniedbanym domu. Każdego dnia szedł do miasta i spotykał się ze swoimi kolegami weteranami na obiedzie, a potem znowu wracał do siebie. Pewnego dnia w jednym z okien sklepu z antykami zauważył piękną wazę. Uderzyła go niezwykłość tego przedmiotu. Stwierdził, że jest on uderzająco piękny, mieni się wieloma barwami i przez kilka chwil stał i po prostu na niego patrzył. Naczynie było oświetlone i kiedy tak patrzył, coraz bardziej się nim zachwycał. Nie był zbyt wykształconym człowiekiem, ale wiedział, że to coś wyjątkowego. Za każdym razem, kiedy tam przechodził, przyglądał się wazie. Przez kilka dni zatrzymywał się tam, żeby po prostu popatrzeć. Fred, dlaczego tylko na to patrzysz? Dlaczego tego nie kupisz, nie weźmiesz do domu? Wtedy mógłbyś na to patrzeć przez cały dzień. A ile to kosztuje? Właściciel podał cenę i Fred stwierdził, sporo, ale chyba dam radę. Kupił wazę, przyniósł ją do domu, rozejrzał się po swoim salonie i postawił ją na kominku. Usiadł na krześle i zaczął się jej przyglądać. Pomyślał, wow, jest piękna, ale nie miałem pojęcia, jak okropnie wygląda farba na ścianie. Wszystko odpada. Zdjął więc naczynie z kominka, pomalował ścianę i znów postawił tam wazę. O, teraz wygląda lepiej. A potem stwierdził, przy tych pomalowanych ścianach zasłony wyglądają na poplamione i brudne. Nie zmieniałem ich przez 40 lat. Są pokryte kurzem. Poprosił więc sąsiadkę, żeby pomogła mu zawiesić nowe zasłony. Znowu usiadł na krześle, spojrzał na wazę i poczuł, że z jego krzesła wystają sprężyny. Pomyślał, wszystko wokół mnie się rozpada. Nie zdawałem sobie z tego sprawy. Stwierdził więc, że powinien załatwić nowe obicie na krzesło i dał je do naprawy, ponieważ było to jego ulubione krzesło. Potem usiadł na nim i zauważył, że stoi ono na starym i poplamionym dywanie. Wyrzucił więc stary, a na podłodze położył nowy dywan. Wyszedł na zewnątrz i zobaczył rozpadający się płot. Krok po kroku odnowił cały dom. Ktoś zapytał, Fred, co się stało? Postawiłem na środku mojego domu piękną wazę i to zmieniło wszystko. Jeśli wpuścisz Chrystusa do swojego serca, zapanuje w nim Jego czystość i stopniowo usunie z niego każdy grzech. To nie stanie się w jednej chwili. To tak, jakbyś przez długi czas przebywał w ciemności i nagle ktoś zaświeciłby światło. Na początku to boli. Nie zniechęcaj się, jeśli słuchając tego, o czym mówiłem, pomyślałeś, pastorze, to trudne. Przede mną jeszcze długa droga. Bóg wzywa cię do światła. Zaproś Jezusa i Jego czystość do swojego serca, a On rozpocznie proces uświęcenia, który trwa przez całe życie. Wzrastaj w Panu, a przy każdym kolejnym kroku w stronę światła będziesz odkrywał w swojej szacie coraz więcej plam. Ale się nie zatrzymuj. Nie zawracaj do ciemności. Idź w kierunku Jezusa i utkwij w Nim swój wzrok, a będziesz stawał się coraz bardziej podobny do Niego. Czy jest to waszym pragnieniem, przyjaciele? Chcę modlić się z wami i prosić o to, abyście tego doświadczyli. Pan pokaże wam, od czego powinniście zacząć, żeby dokonać zmian, żeby spowodować całkowitą przemianę i zacząć wyglądać, zachowywać się i żyć jak prawdziwi chrześcijanie, aby przygotować świat, aby być Bożymi ambasadorami. Ojcze w niebie, drogi Panie, przychodzimy do Ciebie w imieniu Jezusa i prosimy o Twojego Ducha Świętego. Bez Ciebie nic nie możemy uczynić.
Wierzymy jednak w obietnicę, że w Chrystusie wszystko jest możliwe. Panie, Ty przyszedłeś, żeby nas uwolnić. Dzisiaj dotknęliśmy wielu obszarów, w których ludzie są zniewoleni przez świat, przez szatana. Zerwij te łańcuchy i daj im zwycięstwo. Pomóż im dokonać praktycznych zmian, których potrzebują, żeby stać się prawdziwymi chrześcijanami. Modlę się o błogosławieństwo i ożywienie dla Kościoła. Spraw, abyśmy nie obawiali się tematu świętego życia. Pomóż nam zwrócić wzrok na Chrystusa i odłożyć na bok każdy grzech i ciężar, który nas dręczy. Obyśmy wytrwale biegli w tym wyścigu, patrząc na Jezusa, Twórcę i Dokończyciela naszej wiary. Prosimy o to w Jego błogosławionym imieniu. Amen. Niech Bóg was błogosławi, przyjaciele. Zostańcie z nami, ponieważ za chwilę będziemy odpowiadać na wasze pytania. Witajcie ponownie, przyjaciele, w programie Apokalipsa Teraz. Przechodzimy obecnie do części, w której odpowiadamy na wasze pytania. Bardzo lubimy ten moment. Oczywiście nie wiemy, jakie pytania się pojawią, ale zachęcamy do ich zadawania. Zarówno na temat naszego dzisiejszego spotkania ambasadorowie Chrystusa, jak i te dotyczące innych kwestii biblijnych. Pastorze, niestety jest to nasze przedostatnie spotkanie w programie Apokalipsa Teraz. Zacznijmy od pytań, które mamy na ekranie. Jakie niebezpieczeństwa zagrażają dzisiaj chrześcijanom? Myślę, że najważniejsze z tych rzeczy to świeckość i media. Dociera do nas tyle informacji, które bombardują nasze zmysły, szczególnie w przypadku młodych ludzi. Przekazują one wartości i zasady moralne, które całkowicie różnią się od tych biblijnych. Patrząc na to, co stało się na przestrzeni ostatnich 150 lat, zauważamy, że rozrywki sprawiły, iż standardy moralne świata zaczęły się obniżać. Wartości wyznawane przez świat zawsze były niższe niż standardy Kościoła, który na tym tle wyglądał wtedy trochę lepiej. Jednak obecnie wartości i zasady Kościoła znajdują się jeszcze niżej niż standardy świata. Myślę, że ma to wiele wspólnego z tym, że chrześcijanie bez zastanowienia oglądają wszystko, co pokazują media. Oczywiście są dobre rzeczy, które można zobaczyć w telewizji lub w internecie, ale ludzie przestali być ostrożni, ponieważ są ciągle bombardowani, przyzwyczajają się do programów, które pokazują zabijanie, kradzież, kłamstwo, cudzołóstwo. Wszystko to, co kiedyś powodowało rumieniec na twarzy, teraz stało się normalne. To jedno z wielkich niebezpieczeństw. Kolejne pytanie. Czy standardy nie są kwestią kulturową i nie powinny zmieniać się wraz z upływem czasu? Niektóre rzeczy się zmieniają, na przykład styl i moda. To chyba John Wesley powiedział, że nie powinniśmy być ani pierwszymi, ani ostatnimi w przyjmowaniu nowego stylu. Musimy jednak uważać, czy nie narusza on biblijnych zasad moralności. Istnieją pewne kwestie kulturowe, które się różnią. Obaj dużo podróżujemy i wiemy, że w różnych miejscach panują różne zasady. W niektórych krajach zdejmujemy buty. Byliśmy w kościele w Indiach, gdzie w nabożeństwie uczestniczyło 160 tysięcy osób i wszystkie one zdejmowały buty. Nie ma w tym nic złego, więc my też to zrobiliśmy. Są rzeczy, które zmieniały się na przestrzeni historii, które nie dotyczą kwestii moralnych. Myślę, że chrześcijanie nie powinni bronić się przed przyjmowaniem zmian kulturowych. Jeszcze jedno pytanie z ekranu. Co to znaczy kusić Boga? Biblia mówi, żeby nie kusić Boga. Diabeł, namawiając Jezusa, żeby skoczył z wierzchołka świątyni, powiedział: jeśli naprawdę masz wiarę, Bóg poniesie cię na swoich rękach. Jezus odrzekł: nie będziesz kusił Pana. Kiedy więc nadużywamy Bożej ochrony albo lekkomyślnie wystawiamy Boga na próbę, mówiąc: jeśli naprawdę jesteś Bogiem, spróbuję popełnić samobójstwo i zobaczymy, czy mnie uratujesz. Można tutaj wymyślić tysiące różnych scenariuszy. Nie powinniśmy nadużywać Bożej cierpliwości, specjalnie pakując się w kłopoty, a potem prosząc Go o ratunek. Czasami kusimy Pana, kiedy mówimy: Bóg tak wiele razy przebaczył mi moje grzechy, że mogę popełnić je znowu i po prostu poprosić Go o wybaczenie. Oznacza to, że tak naprawdę nie odczuwamy skruchy. Mamy następne pytanie, być może z Bliskiego Wschodu.
Czy muzułmanie mogą trafić do nieba, skoro nie wierzą, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i umarł na krzyżu za nasze grzechy? Czy pomimo tego mogą być zbawieni? W Dziejach Apostolskich 4 Piotr mówi, nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Wszyscy jesteśmy zbawieni przez Jezusa, z całym szacunkiem, ale nikt nie zostanie zbawiony przez Mahometa, Buddę, Krysznę czy jakąkolwiek inną osobę. Jedynym, który może zbawić, jest Jezus. Oczywiście w Bożym Królestwie będą ludzie z innych kultur i środowisk, ponieważ szli za światłem, które otrzymali w swoim czasie i szukali Boga. Żyli w okresie ciemności i Bóg przymknie na to oko. Pamiętacie historię o trędowatym Naamanie? Nawrócił się do prawdziwego Boga. Kiedy jednak wrócił do domu, do Syrii, stwierdził, żyję w kulturze, w której jestem otoczony bożkami. Król liczy na mnie i chce, żebym towarzyszył mu, kiedy oddaję cześć swoim bogom. Co mam zrobić? Eliasz powiedział do niego, idź w pokoju. Naaman miał świadomość, że będzie otoczony pogańską kulturą, ale on sam wierzył już w prawdziwego Boga. W przypadku każdego człowieka, który chce być zbawiony, musi nastąpić zwrot ku prawdzie, ku światłu. Chrystus powiedział, jeśli nie wiesz, że grzeszysz, jeśli dana osoba nie posiada żadnej wiedzy w kwestiach religijnych, to, podobnie jak dziecko, zanim osiągnie wiek poczytalności, jest niewinna. Ludzie, którzy dorastają w całkowitej ciemności, jeśli chodzi o prawdę, podążają za każdym światłem, które zobaczą. Myślę, że Bóg nas zaskoczy i zbawi nawet niektóre osoby, którym nie dane było poznać prawdę. Kiedy misjonarze udawali się do obcych krajów, czasami spotykali tam ludzi, którzy wydawali się być obdarzeni Duchem Świętym, ale nie wiedzieli nic na temat Jezusa. Myślę, że niektóre z tych osób znajdą się w niebie. Nikt jednak nie zostanie zbawiony dzięki cnotom Mahometa. Ktoś inny pyta, kiedy Bóg zapieczętuje swój lud? Po pierwsze, wszyscy muszą zostać zapieczętowani Duchem Świętym. Poza tym jednak w ostatnich dniach pojawi się szczególna pieczęć Boga w przeciwieństwie do znaku bestii. Przyjdzie moment, w którym kwestia tego, komu okażemy posłuszeństwo, zostanie wyciągnięta na wierzch i pojawi się pytanie, po której stronie staniesz? Czy pokłonisz się przed wizerunkiem bestii, czy staniesz w obronie Boga? Oczywiście może on otrzymać pieczęć już teraz. Pieczęć Ducha Świętego. Zachowywanie szabatu jest jednym ze sposobów pokazania, że czcimy Boga Biblii. To przykazanie znajduje się w samym środku Bożego prawa. Jednak każdy potrzebuje pieczęci Ducha Świętego i możemy ją otrzymać już teraz. Znak bestii jeszcze się nie objawił. Kolejne pytanie. Marek 14:51-52 mówi o młodym człowieku, który uciekł w czasie ukrzyżowania Chrystusa. Najwyraźniej został pochwycony, zostawił swoją szatę i uciekł. Czy wiemy, kim jest ta osoba? Badacze Biblii są prawie pewni, że to Marek. Młody Jan Marek. Ten sam, któremu Piotr dyktował. Prawdopodobnie Ewangelia Marka jest w dużej części Ewangelią Piotra. Żadna inna Ewangelia nie wspomina o tym młodym mężczyźnie, który podczas aresztowania Jezusa prawdopodobnie był poza ogrodem Getsemane. Wiedział, gdzie udali się apostołowie. W jakiś sposób był też spokrewniony z Piotrem. Kiedy Chrystus został aresztowany, poszedł za nim w bezpiecznej odległości. Miał na sobie jedynie prześcieradło i chciał zobaczyć, co się dzieje. Strażnicy próbowali go pochwycić, ale on uwolnił się i uciekł nagi. Przyjmuje się więc, że był to Jan Marek, ponieważ tylko on mógł mieć tak dużą wiedzę na ten temat. Mamy następne pytanie, tym razem zadane przez 13-latka. Samson był bardzo silny, ale czy był też olbrzymem? Niesamowite jest to, że kiedy Samsonowi obcięto włosy, czytamy, że nawet on sam, kiedy wreszcie odkrył przed Dalilą całą prawdę, powiedział, jestem Nazrejczykiem Bożym od łona mojej matki. Kiedy mnie ogolono, odeszłaby ode mnie moja siła i osłabłbym i stałbym się jak każdy człowiek. Oczywiście był on dobrze zbudowany mężczyzną, ale nie to dawało mu siłę. Była to zasługa Ducha Bożego. Czytamy, że kiedy spoczął na nim Duch Boży, zabił Filistynów, zabił lwa. Kiedy spoczął na nim Duch Boży, zburzył świątynię Dagona. Był to więc Duch Pana. Nie wydaje mi się, żeby Samson miał na przykład 6 metrów wysokości. Kolejne pytanie, bardzo głębokie. Czy możliwe jest, żeby wybaczyć i zapomnieć wielką krzywdę, którą ktoś nam wyrządził?
Pamiętajcie o biblijnej obietnicy. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Jednak Bóg nie wymaga od nas, żebyśmy o wszystkim zapomnieli. Myślę, że jeśli ktoś głęboko cię zranił, nasze stworzone przez Boga umysły są skonstruowane w taki sposób, że jeśli odczuwamy ból, pomaga nam to pamiętać. Jeśli przeżyłeś bardzo bolesne doświadczenie, ciężko jest je zapomnieć. Możesz zdecydować, że wybaczasz. Oznacza to, że nie będziesz tego rozpamiętywać i ciągle wypominać tej osobie, że jej przebaczyłeś. Wszyscy znamy ludzi, którzy przebaczyli i ciągle o tym przypominają. Możesz postanowić, że nie będziesz o tym myśleć. Wiele razy powtarzam, nie możesz zatrzymać ptaków zmartwień latających nad twoją głową, ale możesz nie pozwolić, że aby uwiły sobie gniazdo w twoich włosach. Również tego doświadczyłem. Pewni ludzie naprawdę mnie skrzywdzili. Powiedziałem wtedy samemu sobie, wybaczyłem im, nie chcę tego rozpamiętywać. Za każdym razem, gdy powtarzałem te słowa, coraz mniej mnie to dotykało. Teraz już o tym nie myślę. Czy Jan Chrzciciel wiedział, że jego kuzyn Jezus jest Mesjaszem? Nie wydaje mi się, żeby Jan był tego świadom. Myślę, że prawdziwe objawienie spłynęło na niego dopiero, gdy Jezus do niego przyszedł. Pomóż mi proszę przypomnieć sobie, gdzie zapisany jest ten werset. Wydaje mi się, że w Ewangelii Jana. Bóg przemówił do Jana i powiedział, na kogo ujrzysz Ducha Zstępującego, to jest ten. Jan zobaczył Jezusa i zstępującego na niego Ducha Świętego i dopiero wtedy stwierdził, to ten. Duch Święty objawił Janowi, że to jest Mesjasz, Chrystus. Dopiero nad rzeką Jordan zostało mu to objawione w nadnaturalny sposób. Werset, do którego się odniosłeś, pochodzi z Ewangelii Jana 1,33. A ja go nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie, na kogo ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na nim, to jest ten, który chrzci Duchem Świętym. Następne pytanie. Jaką pieśń śpiewał Jezus razem z uczniami w Mateuszu 26,30? Chodzi tutaj chyba o pokój na górze. Czytamy, że zaśpiewawszy hymn, wyszli ku Górze Oliwnej. Możemy jedynie zgadywać. Jest kilka psalmów, które były nazywane psalmami paschalnymi. Są też pieśni przeznaczone na czas Paschy. Nie wiem, którą z nich śpiewali, więc byłyby to jedynie spekulacje. Nie mam przed sobą listy tych psalmów, ale jeden z nich to chyba psalm 69. Być może właśnie to śpiewali. Mógł to także być psalm 22, który potem Jezus cytował na krzyżu. Musimy zapytać ich o to, kiedy znajdziemy się w niebie, ponieważ jest kilka opcji. Niecierpliwie czekam na to, żeby usłyszeć, jak Jezus śpiewa. Na pewno ma bardzo ładny głos. Dlaczego plemię Efraima nie znajduje się na liście 144 tysięcy? Cieszę się, że ktoś zadał to pytanie. Ktoś zauważył, że w liczbie 144 tysięcy dwa plemiona zostały pominięte. Jedno z nich to Efraim, chociaż można powiedzieć, że zawiera się on w plemieniu Józefa. Prorok Ozeasz mówi, Efraim sprzymierzył się z bożkami, zostaw go. Pokolenie Efraima zwróciło się ku bałwochwalstwu. Wygląda na to, że Bóg w końcu powiedział, odrzuciliście mnie, więc odwracam się od was. W proroctwie dotyczącym Dana, które wypowiedział Jakub, czytamy, Dan jest jak żmija. Tak więc te dwa plemiona, z powodu tego, co oznaczają ich imiona i zgodnie z proroctwem, zostały usunięte, a zamiast nich mamy pokolenie Lewiego i pokolenie Józefa. Słowo Józef oznacza dodany. Ciekawa jest również, chyba o tym wspominałeś, kolejność, w której pojawiają się te plemiona w Apokalipsie 7. To unikalna lista, która nie zaczyna się od najstarszego. Zazwyczaj tak zaczynają się listy plemion. Zaczyna się od Rubena i kończy się na Beniaminie. Następne pytanie. W Rzymian 13:1-2 czytamy, że władza jest wyznaczana przez Boga. Jak to wyjaśnić? Jak możemy odnieść to do dzisiejszych czasów? Uważam, że ludzie często dostają takich przywódców, na jakich zasługują. Jednak Bóg wyznacza niektóre władze. Określenie wyznaczone władze niekoniecznie oznacza, że On wyznacza konkretne jednostki. Chodzi bardziej o to, że Bóg zorganizował społeczeństwa w taki sposób, że mają one nad sobą władzę, która powinna być szanowana, niezależnie od tego, czy jest to burmistrz, gubernator, policjant, prezydent, szeryf.
powinniśmy przestrzegać panujących zasad. W większości społeczeństw prawa wypływają z dobrych pobudek i powinniśmy je respektować. Prawa większości kultur na świecie opierają się na 10 przekazaniach. Nie znam żadnego miejsca na świecie, gdzie morderstwo, kradzież czy oszustwo byłyby legalne. Wiem, że czasami ciężko jest stosować się do ograniczeń prędkości, prawda, pasażer Ross? Tu mnie masz. W tym tygodniu zostałem zatrzymany. Karen była ze mną. Poprosiłem o miłosierdzie i zlitowali się nad nami. Chwała Panu, śpieszyłem się, żeby wykonać Boże dzieło. Na szczęście już przez długi czas mi się to nie przytrafiło, pastorze Doug. Miałeś szczęście. Apokalipsa 1:7. Kim są ci, którzy narzekają? Czytamy tutaj. Oto przychodzi z obłokami i zobaczy go wszelkie oko i ci, którzy go przebili. Podobne stwierdzenie jest również w Mateuszu 25. I wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i zobaczą Syna Człowieczego. Chodzi tutaj o zgubionych, czyli większą część świata. Chrześcijanie są częścią pokolenia Bożego. 144 tysiące symbolizuje również pokolenie Boże. Wszystkie pozostałe plemiona są zgubione. Nie zostaną one porwane w powietrze na spotkanie z Panem, kiedy On przyjdzie. Dlatego wszystkie pokolenia ziemi będą narzekać. Czytamy, że będą wołać do gór i skał. Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Tego, który siedzi na tronie. Dla większej części ludzkości dzień przyjścia Pana nie będzie dobrym dniem. Dla zbawionych to błogosławiona nadzieja, a dla zgubionych to dzień ciemności. Nazwany został Dniem Pańskim. Jednak dla większości świata będzie to przerażający dzień sądu. Przed Chrystusem naród izraelski był wybrany i błogosławiony przez Boga. Czy można powiedzieć, że istnieje tutaj jakaś paralela do Stanów Zjednoczonych? Nie mam wątpliwości co do tego, że Bóg wybrał Stany Zjednoczone, aby stały się żyznym gruntem dla gwałtownego rozwoju protestantyzmu. Zaraz po tym, jak bestia otrzymała śmiertelną ranę, Bóg powołał naród, który w dużej mierze powstał z imigrantów. Wielu z nich przybywało na Nowy Ląd, uciekając przed prześladowaniami religijnymi. Stawanie na nogi, ustanawianie wolności religijnej trwało kilka pokoleń. Jednak dzięki Rogerowi Williamsowi i wpływowi, jaki wywierał na wczesny rząd w tamtym czasie, zanim jeszcze powstała konstytucja, mamy świadomość, jak ważna jest wolność w wyborze sposobu oddawania czci, a także wolność w wybieraniu przywódców. W tym środowisku chrześcijaństwo w północnej Ameryce rozkwitało od jednego wybrzeża do drugiego. Nie każdy był chrześcijaninem, ale ta ziemia stała się sprzyjającym środowiskiem dla rozwoju chrześcijaństwa. To tutaj także narodziły się różnego rodzaju ruchy przebudzeniowe. George Whitefield, John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Finney. Miało miejsce kilka wielkich ożywień. Billy Sunday, Billy Graham. Było tego naprawdę sporo. Myślę więc, że Bóg wykorzystał w tym celu panującą tu wolność. Aktywnie prowadzono też działalność misyjną, wiele wydrukowanych Biblii, literatura chrześcijańska, a nawet korzystanie z dzisiejszych mediów. Wiele z tych rzeczy miało swój początek w północnej Ameryce. Muszę o czymś wspomnieć. Amerykański ideał wolności narodził się tutaj i rozprzestrzenił się na świat. Karen i ja byliśmy w Korei Północnej i Południowej. Musieliśmy przekroczyć granicę w Korei Północnej. Dwa kompletnie różne światy. Jeden jest smutny, ciemny i biedny. W Korei Południowej, gdzie Ameryka walczyła o wolność i której Ameryka dała wolność, chrześcijaństwo rozkwita, dobrobyt, błogosławieństwo, wysyłają stamtąd misjonarzy na cały świat. Tak więc idea wolności religijnej rozeszła się na cały świat i stanowi nieocenioną pomoc w działalności misyjnej. Ktoś pyta, w jaki sposób Mojżeszowi udało się sprawić, że Bóg zmienił zdanie, skoro on wie wszystko? Myślę, że chodzi o moment, w którym Mojżesz mówi, wymasz mnie z twojej księgi. To figura retoryczna. Bóg wie wszystko. Nie jesteśmy w stanie go zaskoczyć. Kiedy wyznajesz swoje grzechy, nie mówisz, Panie, usiądź, muszę powiedzieć ci coś szokującego. On wie wszystko. Kiedy czytamy, że zmienił zdanie dzięki modlitwom i wstawiennictwu Mojżesza, Bóg był zadowolony, że Mojżesz się modlił. To Duch Boży natchnął go, żeby zwrócił się do Pana z prośbą o okazanie Izraelowi miłosierdzia. Bóg sam chciał to zrobić, ale powiedział, dobrze, uspokoję się i zmienię zdanie. Myślę, że On zawsze pragnie, abyśmy prosili Go o miłosierdzie.
Sądzę, że dobrze ilustruje to również sytuacja, w której aniołowie przybyli do Sodomy, aby ją zniszczyć. Abraham stawiał się wtedy za Lotem. Bóg wcale nie musiał mówić mu, że zamierza zniszczyć miasto, ale wygląda na to, że on zawsze szuka kogoś, kto może wskazywać na Chrystusa. Dziękujemy za wszystkie wasze pytania. W czasie jutrzejszego wykładu będziemy mówić o celu bogobojnych. Postaramy się podsumować całe poselstwo Apokalipsy. Jest to objawienie Jezusa Chrystusa. Celem studiowania tego poselstwa jest przemienienie nas na obraz autora tej księgi, czyli Jezusa. Jeśli chcecie wiedzieć, co możecie zrobić, albo skąd macie wiedzieć, że jesteście prawdziwie nawróceni, bądźcie z nami w czasie następnego wykładu. Możecie również zaprosić waszych przyjaciół na ten wielki finał całej serii Apokalipsa teraz. W czasie części z pytaniami odniesiemy się do najważniejszych pytań dotyczących tego, jak przygotować się na przyjście Jezusa i tego, co obecnie dzieje się na świecie. Bądźcie z nami w czasie tego szczególnego programu. Powinienem też wspomnieć, że jeśli nawet kończymy tę serię programów, możecie je wszystkie obejrzeć w internecie. Są tam nie tylko wszystkie wykłady, a także inne materiały, które możecie uznać za ciekawe. Czekamy na was na kolejnym wykładzie. Niech Bóg was błogosławi, przyjaciele.